Dzień dobry Państwu. Dzisiaj 60. część z serii Bóg zachowa swoich. Bóg zachowa swoich, część 60. Wieczne bezpieczeństwo jest oparte na tym, że Pan Jezus w doskonały sposób złożył doskonałą ofiarę za wszystkie nasze grzechy. I dzisiaj zajmiemy się 5 niemożliwymi rzeczami, które musiałyby się wydarzyć, aby zbawiona dusza mogła stracić zbawienie. I te 5 rzeczy, które musiałyby się wydarzyć, a to są rzeczy niemożliwe do wydarzenia się, ale musiałyby się zdarzyć, żeby wierzący w Pana Jezusa Chrystusa stracił swoje zbawienie. Po pierwsze, ktoś musi nas wyrwać z ręki samego Boga. Bóg trzyma każdego wierzącego w swoich rękach, bo tak jest powiedziane. W Jana 10 rozdział, 29 werset. Ewangelia Jana, 10 rozdział, 29 werset. Ojciec mój, który mi je dał, większy jest od wszystkich, a nikt nie jest w stanie wyrwać ich z ręki Ojca mego. Tak czytamy w Ewangelii Jana, 10 rozdział, 29 werset. Czyli to jest pierwsza rzecz niemożliwa do zrobienia, która musiałaby się wydarzyć, żeby ktoś z wierzących w Pana Jezusa stracił zbawienie. Druga rzecz, też niemożliwa do wykonania, która musiałaby się równocześnie z tą pierwszą stać. Ktoś musi złamać pieczęć własności, która uczyniła nas nabytą przez Boga własnością. Czyli ktoś musiałby okraść Boga. I tutaj możemy o tym przeczytać. Efezjan. List do Efezjan. List do Efezjan, 1 rozdział, 13 werset. Zostaliście zapieczętowani Duchem Świętym obietnicy, który jest zadatkiem naszego dziedzictwa aż do odkupienia nabytej własności ku chwale Jego sławy. Czyli nie ma takiej możliwości, żeby te dwie rzeczy się wydarzyły, ale to przecież nie wszystko, bo jeszcze są 3 rzeczy, które równocześnie z tymi dwoma musiałyby się wydarzyć, żeby ktoś stracił zbawienie, ktoś, kto jest w Chrystusie, jest na zawsze w Chrystusie, bo nie jest możliwe, żeby te 5 rzeczy naraz się wydarzyły, bo nie jest możliwe nawet, żeby choć jedna z tych rzeczy się wydarzyła. I ta trzecia rzecz niemożliwa do wydarzenia to jest taka, że ktoś musi wypędzić z wierzącego, zamieszkującego go Ducha Bożego. I o tym czytamy w 1 Koryntian, 1 Koryntian, rozdział 3, werset 16. I tutaj jest takie pytanie. Czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? I jeszcze jest prośba Pana Jezusa w Ewangelii Jana, 14 rozdział, 16 werset. A ja będę się modlił do Ojca, a On da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami, aby z wami trwał na wieki. To jest list, to jest Ewangelia Jana, 14 rozdział, 16 werset. I to są 3 niemożliwe do wydarzenia się rzeczy. Nie ma takiej możliwości, żeby one się mogły wydarzyć. Ale to jeszcze nie koniec. Bo żeby ktoś mógł stracić zbawienie, ktoś, kto jest zbawiony, żeby ktoś mógł stracić zbawienie, muszą się wydarzyć jeszcze 2 kolejne rzeczy. Także niemożliwe do wydarzenia. A mimo to muszą się one wydarzyć, jeśli faktycznie ktoś mógłby stracić zbawienie. I żeby ktoś mógł stracić zbawienie, jeszcze musi się wydarzyć 4. rzecz. Ktoś musi nas oddzielić od miłości Chrystusa. Jeśli tutaj mieliśmy 3 niemożliwe rzeczy do wypełnienia, to ta 4. niemożliwa rzecz też jest niemożliwa. Nikt nie może nas oddzielić od miłości Chrystusa,
Ale żeby ktoś mógł stracić zbawienie z wierzących, to ktoś musi tą osobę oddzielić od miłości Chrystusa. I to jest kolejna niemożliwa rzecz do zdarzenia się. I to jest opisane w liście do Rzymian, 8 rozdział, 31 werset. Tutaj czytamy Rzymian, 8 rozdział. I tutaj jest tak napisane. Jeśli Bóg za nami, któż może być przeciwko nam? On, który nie oszczędził własnego Syna, ale wydał Go za nas wszystkich. Jakże nie miałby z Nim również dać nam wszystkiego? Któż może cokolwiek zarzucić wybranym Bożym? To Bóg jest tym, który usprawiedliwia. Kim jest ten, który potępia? To Chrystus, który umarł, a raczej zmartwychwstał, który jest nawet po prawicy Boga, który wstawia się za nami. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy ucisk, czy utrapienie, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz, jak napisano. Przez wzgląd na Ciebie jesteśmy zabijani po wszystkie dni. Jesteśmy uważani za owce na rzeź. A jednak we wszystkim tym jesteśmy więcej niż zwycięzcami przez Tego, który nas umiłował. Albowiem jestem przekonany, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani księstwa, ani zwierzchności, ani moce, ani rzeczy teraźniejsze, ani rzeczy mające nadejść, ani wysokość, ani głębokość, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie jest w stanie nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. List do Rzymian, 8 rozdział, 31 do 39 wersetu. I te cztery rzeczy są niemożliwe do zdarzenia się, ale nawet one, gdyby się wydarzyły, a jest niemożliwe, żeby się wydarzyły, to nie wystarczą, żeby wierzący mógł stracić zbawienie, bo jeszcze musiałaby się wydarzyć piąta rzecz. Piąta rzecz, która też jest niemożliwa do wydarzenia się, to jest rzecz taka, że ktoś musi wymazać imię wierzącego z Księgi Życia Baranka. I to na przykład czytamy w Ewangelii Łukasza. Ewangelia Łukasza, 10 rozdział, 20 werset. Radujcie się, bo wasze imiona zapisane są w niebie. Albo musi być to, co jest, właśnie powiedzieliśmy, te pięć rzeczy naraz. I to wymazanie jeszcze jest opisane w Filipian, 4 rozdział, 3 werset, których imiona zapisane są w Księdze Życia. Także objawienie 20 rozdział, 15 werset. Ktokolwiek nie został znaleziony, zapisany w Księdze Życia, został wrzucony do jeziora ognia. I to są ważne punkty, żebyśmy rozumieli, że to są rzeczy niemożliwe do spełnienia. Także objawienie 21 rozdział, 27 werset. Ci, którzy są zapisani w Księdze Życia Baranka. A więc jednoznacznie widać, te pięć rzeczy nie ma szans się wydarzyć. Nie ma szans. I dlatego wierzący może budować na tej trwałej więzi, która jest porównania do skały. Skałą tą jest Chrystus, skałą tą jest właśnie wyznanie Chrystusa. Tyś jest Chrystus, Syn Boga Żywego. Tyś jest Chrystus, czyli skała, a Pan Jezus odpowiedział, Ty jesteś kamień, z jakich na tej skale zbuduję, albo chcę zbudować zgromadzenie moje i odrętwienie śmierci nie przemogą tego zgromadzenia. I tutaj jest ważne, że skoro mamy taki mocny fundament, możemy budować na nim świętość. I to wszyscy się zgadzamy.
jest tak konieczna, że bez niej nikt nie ujrzy Pana. A wyznający chrześcijaństwo, który do tej świętości nie dąży, tylko oszukuje samego siebie. I fałszywe i zwodnicze jest pozwalanie ludziom na fantazjowanie, że mogą być prawdziwie świętymi, a jednak nieświętymi. Każdy, który ma nadzieję daną przez łaskę, spoczywającą na Chrystusie, oczyszcza się tak, jak Chrystus jest czysty. Inni, którzy tego nie mają, oszukują samych siebie. Z powodu nieprawości gniew Boży przychodzi na synów nieposłuszeństwa. Ale wierzący są zasadniczo synami posłuszeństwa. I miłość Chrystusa, Jego miłość spoczywa na nich. Jeśli ktoś grzeszy, to jest to bolesna niezgodność, lecz łaska nie omieszka wzbudzić samoosądu przez naszego błogosławionego orędownika u Ojca. I ta łaska zapewnia przywrócenie. Z kolei ci, którzy czynią niegodziwe uczynki ciała i trwają w niepobożności i obojętności, nie mają udziału ani losu z Chrystusem. Nie odziedziczą Królestwa Bożego i w żaden sposób nie będą mieli udziału w dziale świętych w światłości. I nie pozwólcie mówić, że jest to po prostu coś nieistotnego. Raczej pozwólcie powiedzieć, że jest to bardzo poważna rzecz. Domagać się przywilejów łaski, gdy żyje się jak stworzenie przeciwne naturze Bożej. Nie mówię teraz o zgubionej osobie, odnalezionej przez łaskę, której Bóg daje nowe życie, świeżo, od siebie, ale skutkiem otrzymania przez duszę życia w osobie Chrystusa jest wytworzenie w tej osobie uczuć, myśli, sądów i sposobów postępowania, które są przyjemne Bogu i zgodne z Jego naturą. Jeśli ktoś jest dzieckiem Bożym, jest podobny do swojego Ojca. Ma naturę odpowiednią dla Boga. Życie, które nie lubi grzechu i z pewnością boli go to, co jest nieprawe u innych, a szczególnie u niego samego. Wielu złych ludzi jest silnych przeciwko złu w innych osobach, czyli zwalczają zło u innych, ale są słabi, gdy zło może dotknąć ich samych, czyli zła u siebie samych nie widzą. Ale prawdziwy chrześcijanin zawsze zaczyna od samoosądu. Pokuta jest moralnym osądem duszy o samej sobie pod okiem Boga. Przyjęciem przez duszę Jego osądu o jej stanie przed Nim i pochyleniem się nad Nim. Jest to bardzo ważna lekcja, której możemy się nauczyć z Mateusza, rozdział 3. I czy wierzący będzie zbawiony bez względu na to, w jaki grzech może popaść i w jakim stanie umrzeć? Prawdziwy wierzący oczywiście będzie nieomylnie zbawiony. Ale warto pamiętać, że mamy według Pisma uważać, że zbawienie obejmuje nie tylko pełne uwolnienie od przyszłych konsekwencji grzechu, ale także od obecnej mocy i praktyki grzechu. A zatem, jeśli znajdziemy osobę żyjącą w grzechu, a jednak mówiącą o swojej pewności zbawienia, patrzymy na nią jako na antynomianina, a nie jak zbawioną osobę w ogóle. Wierzący może upaść, potknąć się, ale zostanie podniesiony. Może zostać na chwilę nawet pokonany, ale zostanie przywrócony. Może błądzić, bo się pomylił, ale zostanie sprowadzony z powrotem, ponieważ Chrystus jest w stanie zbawić aż do końca, a żaden z Jego małych nie zginie.
mówienie o posiadaniu Ducha Świętego, a mimo to oddawanie się złym, bezbożnym myślom jest według mojego osądu starożytnym nikolaityzmem lub współczesnym antynomianizmem. Wierzymy, że człowiek, który wyciąga zarzut z wolności, suwerenności i wiecznej stabilności łaski Bożej, aby trwać w grzechu, nie wie nic o chrześcijaństwie w ogóle. Nie ma ani części, ani udziału, ani losu w tej sprawie, ale jest w naprawdę okropnym, niebezpiecznym stanie. Chrześcijanin musi zmagać się z grzechem, ale zmaganie się z grzechem i pogrążanie się w nim to dwie zupełnie różne rzeczy. Musimy mieć życie, zanim będziemy mogli cokolwiek uczynić. A życie otrzymujemy nie przez mówienie, że mamy wiarę, ale przez rzeczywiste jej posiadanie. A gdy ją mamy, objawiamy jej cenne owoce ku chwale Bożej. Czyli nie jest to oderwane jedno od drugiego. Chociaż jesteśmy usprawiedliwieni w oczach Boga jedynie przez wiarę, prawdziwa wiara musi być udowodniona przez uczynki życia. Musi być życie, uczynki życia, bo inaczej nie ma życia. Kiedy ludzie są zbawieni, czyż nie powinni żyć jako zbawieni? Czy nowe życie nie powinno ujawnić się w owocach życia? Musi wyjść to życie, jeśli jest w człowieku, a jeśli nie wyjdzie, to go tam nie ma. Bardzo interesujące i pouczające jest porównanie nauczania Pawła i Jakuba, dwóch bosko natchnionych apostołów na temat uczynków życia. Paweł całkowicie odrzuca uczynki wynikające z zakonu mojżeszowego. Jakub zazdrośnie nalega na uczynki życiowe. Jeśli ten fakt zostanie uchwycony przez czytelnika Słowa Bożego, wszystkie trudności znikają, a boska harmonia jest wyraźnie wtedy widoczna, gdy się porównuje pracę Pawła apostoła, Piotra apostoła i Jakuba i Jana. I łaska jest tym, co łamie panowanie grzechu. Ustawia duszę w prawym kierunku, aby mogła iść dalej z Bogiem. A jeśli nie jest to jej wynikiem, nie jest to wynikiem łaski, to łaska nie została w ogóle poznana, ani nie może być powoływana jako pomocna w imieniu tych, którzy niezależnie od tego, co wyznają, okazują się być pod jej wpływem. Puste wyznanie nie przynosi żadnego pożytku. Ten, kto mówi o wierze w Chrystusa, jest odpowiedzialny za zamanifestowanie tej łaski i tej wiary przez swoje odnowione życie. W Jakuba rozdział 2 jesteśmy nauczani, że jesteśmy usprawiedliwieni przed ludźmi przez uczynki życia. Uczynki, które są owocem żywej wiary, która jest jawna dla wszystkich. Jeśli wierzymy Bogu, będziemy dawać posłuszeństwo Jego Słowu i w ten sposób nasza wiara będzie widoczna, będzie zamanifestowana. A płytkie kazania, które nie odnoszą się do strasznego faktu grzeszności i winy człowieka, wzywając wszystkich ludzi na całym świecie do upamiętania i uznania się przed Bogiem, powodują płytkie nawrócenia. I tak mamy dzisiaj miriady wyznawców, którzy nie dają żadnych dowodów odrodzenia ani regeneracji. Mówiąc o zbawieniu z łaski, nie okazują żadnej łaski w ich życiu. Głośno oświadczając, że są usprawiedliwieni tylko przez wiarę, nie pamiętają, że wiara bez uczynków jest martwa. I że usprawiedliwienie przez uczynki przed ludźmi nie powinno być ignorowane, jak gdyby było sprzeczne z usprawiedliwieniem przez wiarę przed Bogiem.
Być może ktoś zapyta, ale czy to robi Bogu różnicę, czy ja jestem, sam jestem, czym ja sam jestem? Czy może Bogu to robić różnicę, czym w praktyce sam się okazuję? Czy mogę żyć dalej w moich grzechach jako zbawiony? Oczywiście, z pewnością nie. Nie, z pewnością nie. Ale tu dochodzimy do innego faktu, do innej prawdy. W momencie, gdy ktoś wierzy w Ewangelię, rodzi się na nowo i otrzymuje nowe życie i nową naturę, naturę, która nienawidzi grzechu i miłuje ta natura świętość. Jeżeli przyszedłeś do Pana Jezusa Chrystusa i zaufałeś Mu, to czy nie zdajesz sobie sprawy z prawdy o tym, że Jezus miłuje świętość i nienawidzi grzechu? Czy teraz nie nienawidzisz i nie brzydzisz się złymi rzeczami, które kiedyś sprawiały ci pewną atrakcyjność, pewną przyjemność? Czy nie znajdziesz sobie nowego pragnienia dobra, tęsknotę za świętością i pragnienie sprawiedliwości? Wszystko to jest dowodem nowej natury. A gdy będziesz chodził z Bogiem, przekonasz się, że codziennie moc zamieszkującego Ducha Świętego będzie dawała ci praktyczne wyzwolenie spod panowania grzechu. Kiedy narodzisz się na nowo, kochasz naśladować Jezusa. A jeśli tego nie robisz, nie jesteś narodzony na nowo, nie jesteś chrześcijaninem. Zabierz te zrozumienie do domu. Zapamiętaj je. Narodzony na nowo kocha naśladować Jezusa. Jeśli nie kochasz naśladowania Jezusa, nie jesteś chrześcijaninem. Zbadaj trochę swoje własne fundamenty. To, co robisz, robi ogromną różnicę. Jeśli się nie zachowujesz, to pokazuje, że nie jesteś prawdziwym chrześcijaninem. Wiem, że prawdziwy chrześcijanin może ponieść porażkę, ale różnicę widać na przykładzie Piotra i Judasza. Piotr zawiódł i to bardzo, ale był szczery. I jedno spojrzenie Pana Jezusa Chrystusa sprawiło, że gorzko zapłakał. Jego serce było złamane na myśl, że tak obraził, zhańbił, znieważył swojego Pana. Natomiast Judasz towarzyszył Panu przez prawie 3,5 roku i przez cały czas był diabłem. Był złodziejem i szukał własnego interesu. Został nawet uczyniony skarbnikiem i trzymał sakwę, ale czytamy w Słowie Bożym w Ewangelii Jana 12, rozdział 6, werset, że wyciągał to, co tam było włożone. Jak to zostało dosłownie przetłumaczone? W końcu ogarnęły go wyrzuty sumienia, a nie prawdziwa skrucha. I jaki był tego wynik? Poszedł i powiesił się. On nigdy nie był dzieckiem Bożym. Jak widać, jest wielka różnica pomiędzy chrześcijaninem a fałszywym, pustym wyznawcą. Bóg nie chce, aby jakiemukolwiek prawdziwemu wierzącemu brakowało zapewnienia wiecznego bezpieczeństwa. Chrystus powiedział wyraźnie: ja owcom moim daję życie wieczne, a one nigdy nie zginą. Ale nalegajmy na tę inną cechę owiec, która jest też tu napisana: idą za mną, idą za mną, idą za mną, idą za mną. Idą za mną oznacza, że jeśli postępujemy po swojemu, to jakie mamy prawo do pewności? Pamiętajmy o
Tak jak w Tymoteusza, drugi to Tymoteusza 2,19. Pamiętajmy o pieczęci fundamentu Bożego. I tu jest wyraźnie powiedziane: Pan zna tych, którzy są Jego, i niech każdy, kto wzywa, nazywa imię Pańskie, odstąpi od nieprawości. I to jest bardzo ważne, żebyśmy to rozumieli. Zbawienie i święte życie są ze sobą nierozerwalnie związane. Tam, gdzie jest prawdziwe zbawienie i życie wieczne, dowodzi tego bogobojne życie. I to jest bardzo ważne. I zauważył to apostoł Paweł. Wiedział on, że każdy chrześcijanin powinien wiedzieć, że łaska, która go zbawiła, która nauczyła go żyć trzeźwo, sprawiedliwie i pobożnie, zachowa go również i uzdolni do wytrwania przez wszystkie przeszkody. I to jest bardzo też kluczowe. W pierwszym liście Jana widzimy, jest tutaj słowo postępuje. To jest 1 Jana 2,29. I także 1 Jana 3,7 postępuje. Odnośnie tego słowa, które jest u nas oddane jako postępuje, to ono zawiera w sobie taki element, który można by powiedzieć praktykuje. Praktykuje. Chodzi tu o tendencję życia. Nowy człowiek, Boże nasienie, nie może grzeszyć. Dlatego chociaż nadal mamy grzech, bo mówi o tym pierwszy list Jana 1,8, życie powinno być sprawiedliwe. Jeśli tak nie jest, nie możemy oczekiwać, że inni uwierzą w nasze wyznanie. Taki jest punkt widzenia między innymi apostoła Jakuba. Nie powinniśmy też wierzyć w wyznanie tego, którego zwyczajowe życie jest niesprawiedliwe. Tutaj w tym punkcie pierwszy list Jana 2,29 i pierwszy list Jana 3,7, stąd potrzebne jest, abyśmy pamiętali, że tam pasuje słowo praktykuje. I Jakub nalega, że tylko przez bogobojne życie może być zamanifestowana prawdziwa wiara. Jakub sprawdza wyznanie przez praktykę. To jest bardzo ważne, żebyśmy to rozumieli, że mamy w Słowie Bożym wiele przykładów tych, którzy są tylko wyznawcami, ale nieprawdziwymi posiadaczami. To znaczy tych, którzy twierdzą, że są zbawieni, ale nie są prawdziwie zbawieni. I to jest bardzo ważne, żeby to rozumieć. Na przykład Szymon, czarnoksiężnik, był wyznawcą, pretendentem. Także mamy wyraźnie powiedziane, że ci z pierwszego listu Jana 2,19, o których jest powiedziane, odeszli od nas, to są pretendenci, nieprawdziwi wierzący. Także te inne dziewice z Ewangelii Mateusza, 25 rozdział, od 11 do 12 wersetu, były pretendentkami. I to były osoby idące na wieczną zagładę. Także w Mateusza 22,11 to jest człowiek nieposiadający szaty weselnej. On także był tylko pretendentem, pustym wyznawcą. I to jest ważne, żeby też rozumieć, że człowiek opisany w Jakuba 2,14, człowiek twierdzący, że ma wiarę, ale nie mający uczynków, był tylko pustym wyznawcą, nie był zbawiony. Także apostata opisany w Hebrajczyków 10 rozdział 38 werset był zwykłym wyznawcą i nie był zbawiony. I to jest bardzo ważne, że kilka z tych pism, które wydają się wskazywać, że człowiek
może stracić swoje zbawienie, odnosi się do ważnego faktu, że chrześcijańskie wyznanie jest usprawiedliwione przez swoje owoce. Zbawienie, które jest z Boga w normalnych warunkach, udowodni, że jest takie przez swoje własne owoce. I to między innymi widzimy w pierwszym liście Jana, 3 rozdział, 10 werset. Po tym pozna dzieci Boże i dzieci diabelskie. Wszelki, który nie czyni sprawiedliwie, nie jest z Boga, również i ten, który nie miłuje brata swego. Także Jana, 8 rozdział, 31 werset. To jest Ewangelia Jana, nie list, tylko Ewangelia Jana, 8 rozdział, 31 werset. Mówił tedy Jezus do tych Żydów, co mu uwierzyli: jeśli wy zostaniecie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie. Także Ewangelia Jana 15:6. Ewangelia Jana 15:6. Jeśli by kto nie mieszkał we mnie, precz wyrzucony będzie jak latorość i uschnie, i zbierają je i na ogień wrzucają i spłoną. Także 2 Piotra 1:10. 2 Piotra, drugi list Piotra 1:10. Przetoż, bracia, tym więcej starajcie się czynić mocnym swoje powołanie i wybranie, albowiem to czyniąc nigdy się nie potkniecie. Jakuba 2:14-26. Jakuba 2:14. Cóż pomoże, bracia moi, jeśli by kto rzekł, że ma wiarę, a uczynków by nie miał, czy go wiara zbawić może? A gdyby brat albo siostra byli nadzy i brakłoby im pożywienia powszedniego, i rzekłby im kto z was: idźcie w pokoju, ogrzejcie się i najedzcie się, a nie dalibyście im tego, co potrzeba dla ciała, cóż to pomoże? Także i wiara, jeżeli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. Ale powie kto: ty masz wiarę, a ja mam uczynki. Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków twoich, a ja ci pokażę wiarę moją z uczynków moich. Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Dobrze czynisz. I diabli w to wierzą i drżą. Ale czy chcesz wiedzieć, o człowiecze marny, że wiara bez uczynków martwa jest? Abraham, ojciec nasz, czy nie z uczynków usprawiedliwiony został, gdy ofiarował Izaaka, syna swego, na ołtarzu? Czy widzisz, że wiara wspólnie działała z uczynkami jego, a z uczynków wiara doskonałą się stała? A tak wypełniło się pismo, które mówi: i uwierzył Abraham Bogu i poczytano mu to za sprawiedliwość, i przyjacielem Bożym nazwany został. Zatem czy widzicie, że człowiek usprawiedliwiony bywa z uczynków, a nie z wiary tylko? Podobnież i Rahab, przetecznica, czyż nie z uczynków została usprawiedliwiona, przyjąwszy posłańców i wypuściwszy ich inną drogą? Albowiem jak ciało bez duszy jest martwe, tak i wiara bez uczynków martwa jest. Także 1 Koryntian 15:1-2. Pierwszy Koryntian, 15:2, 1 werset.
a oznajmuję wam, bracia, Ewangelię, którą wam opowiedziałem, którąście też przyjęli i w której stoicie, przez którą też zbawienia dostępujecie, jeśli pamiętacie tak, jak wam opowiedziałem, chyba żeście na próżno uwierzyli. I Hebrajczyków, 3 rozdział, 6 werset. Ale Chrystus jako Syn nad domem swoim, którego domem my jesteśmy, jeśli tylko śmiałość i nadzieję, z której się chlubimy, zachowamy statecznie aż do końca. Oraz 14 werset. Albowiem staliśmy się uczestnikami Chrystusa, jeżeli tylko początek ufności zachowamy statecznie do końca. I to jest bardzo ważne, żeby to rozumieć. Istnieje normalne doświadczenie chrześcijańskie. Pojawiają się nowe i błogosławione uczucia i pragnienia. Stare rzeczy przemijają, a oto wszystko staje się nowe. Ale wszystkie takie doświadczenia są jedynie drugorzędnym dowodem na fakt zbawienia, ponieważ wyrastają z pozytywnego spokoju wiary, który jest dowodem pierwotnym. W Piśmie Świętym jest bardzo wiele o rezultatach, które z pewnością pojawią się w przemienionym życiu. Prawdziwe zbawienie musi skutkować właśnie takimi rzeczywistościami. Nie do pomyślenia jest, aby Chrystus mógł zamieszkać w ludzkim sercu, a jego doświadczenia pozostać niezmienione. W takich warunkach musi powstać nowy, żywotny stosunek do Boga Ojca i do współchrześcijan i do samego Chrystusa. Nowy stosunek do modlitwy, do słowa, do grzechu i do niezbawionych. Taki jest punkt widzenia apostoła Jakuba, gdy tak gorąco zabiega o uczynki życia, które usprawiedliwiają. Należy jednak pamiętać, że Jakub zajmuje się tutaj raczej wyglądem naszych działań dla świata zewnętrznego niż naszą akceptacją przed Bogiem. Ludzie mogą sądzić tylko po zewnętrznym wyglądzie, a same uczynki mogą usprawiedliwić wyznanie, profesję chrześcijańską w ich oczach. Bóg patrzy na serce i przed Nim żadne uczynki nie mogą pomóc. Przed Bogiem człowiek musi być usprawiedliwiony przez samą wiarę. Jakub wyraźnie stwierdza, że jest to prawdą, co zostało zilustrowane na przykładzie Abrahama, co przed chwilą przeczytałem. Pierwszy list Jana jest pełen odniesień do zewnętrznych dowodów wewnętrznego faktu, jakim jest nowo otrzymane boskie życie. I to jest bardzo ważne, żeby zauważyć w tym krótkim liście, będącym pod koniec Biblii, że może być w pewnym sensie ten list Jana potraktowany jako egzamin dla wierzących. I tutaj jest kilka takich sformułowań, które warto sobie wziąć do serca. Stąd wiemy, że go znamy, jeżeli przykazania jego zachowujemy. Nie ma tu odniesienia do przykazań Mojżesza. W tym objawiają się dzieci Boże i dzieci diabelskie. Kto nie czyni sprawiedliwości, nie jest z Boga. I to widać też w Ewangelii Jana 6 rozdział 28-29. I ani ten, kto nie miłuje brata swego. I znowu, wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy braci. Kto nie czyni sprawiedliwości, nie jest z Boga, ani ten, kto nie miłuje brata swego. A stąd wiemy, że On trwa w nas przez Ducha, którego nam dał. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. A myśmy widzieli i świadczymy, że Ojciec posłał Syna,
aby był Zbawicielem świata. Kto wyzna, że Jezus jest Synem Bożym, w tym mieszka Bóg, a On w Bogu. I to można sobie porównać między innymi z 1 Koryntian 12:3. 1 Koryntian, 12 rozdział, 3 werset. Przetoż oznajmuję wam, że nikt mówiący przez Ducha Bożego nie wyrzece przekleństwa na Jezusa i nikt nie może nazwać Jezusa Panem, tylko przez Ducha Świętego. Tak cenne doświadczenie, jak jest opisane w tych fragmentach, może zostać zamglone przez grzech lub utracone w depresji jakiejś fizycznej słabości, potknięcie. A gdybyśmy polegali na tym doświadczeniu jako głównym dowodzie, że jesteśmy zbawieni, wszystkie podstawy pewności zostałyby wtedy usunięte. Pierwotny dowód jest jasno określony w tym samym liście jako ostateczne słowo testowania tutaj podane i ostateczne podstawy zaufania. I to jest bardzo ważne, żebyśmy na to zwrócili uwagę. Jeśli przyjmujemy świadectwo ludzi, to świadectwo Boga jest większe, albowiem takie jest świadectwo Boga, jakie złożył o swoim Synu. Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie samym. Kto nie wierzy Bogu, uczynił go kłamcą, ponieważ nie wierzy zapisowi, który Bóg dał o swoim Synu. A to jest zapis, że Bóg dał nam życie wieczne, a życie to jest w Synu Jego. Kto ma Syna, ma życie. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia. Te rzeczy o posiadaniu życia napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne i abyście wierzyli w imię Syna Bożego. I to mówi pierwszy list Jana, 5 rozdział od 9 do 13. Posiadanie zamieszkującego Syna Bożego jest trwałym faktem nowo stworzonego życia w Chrystusie i nigdy nie powinno być mylone z jakimś niedoskonałym i zmiennym doświadczeniem w codziennym życiu. On, Chrystus, jest przyjmowany przez wiarę. Jego obecność w sposób najbardziej naturalny prowadzi do nowych, błogosławionych rzeczywistości w doświadczeniu. Z pewnością doświadczenie nigdy nie prowadzi do rzeczywistości obecności zamieszkującego Syna Bożego. I to jest bardzo ważne. To jest bardzo kluczowe, żeby to rozumieć, że życie wewnątrz wierzącego rodzi działanie tego życia. Aby to rozumieć, to wystarczy właśnie podejść do Słowa Bożego i trzymać się tego, co ono mówi. Na przykład dowód, że ktoś jest zbawiony, nie znajduje się w bezgrzesznej doskonałości, ale znajduje się w fakcie, że w nowym stworzeniu istnieją nowe pragnienia i nowe moce. Mocą Ducha Świętego mogą one zwyciężyć nad starymi pragnieniami. Biblia po prostu wymaga, aby istniały jakieś rzeczywiste dowody nowego życia od Boga. I to jest bardzo ważne, żeby rozumieć, że nauka o wiecznym bezpieczeństwie nie oznacza, że osoba, która wierzy, będzie zbawiona bez względu na to, co robi. Taka doktryna zniszczyłaby wszelką moralność, zaprzeczyłaby moralnym wymaganiom Biblii i pozbawiłaby zbawienie jego etycznego znaczenia. Chrystus przyszedł, aby zbawić swój lud od jego grzechów, a nie w tych grzechach. I mamy pełno takich miejsc, które nam to potwierdzają. Na przykład Efezjan 5:5. Efezjan 5, rozdział 5, werset mówi tak. Bo to wiedząc, że żaden wszetecznik albo nieczysty, albo chciwiec, który jest bałwochwalcą, nie ma dziedzictwa w Królestwie Chrystusowym i Bożym, niechaj was nikt nie zwodzi próżnymi mowami, albowiem dla tych rzeczy przychodzi gniew Boży na synów opornych. I także Filipian 3, rozdział 18-19 werset.
Albowiem wielu postępuje, o których wam często mówiłem, a teraz i z płaczem mówię, jak nieprzyjaciele Krzyża Chrystusowego, których końcem jest zatracenie, których Bogiem brzuch, a chwałą hańba ich, którzy myślą o rzeczach ziemskich. Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd i oczekujemy Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni poniżone ciało nasze, aby się stało podobne chwalebnemu ciału Jego, według skutecznej mocy, którą też wszystko podbić sobie może. Hebrajczyków 10, rozdział 26-29. Hebrajczyków 10, 26-29. Albowiem jeśli samowolnie grzeszymy, otrzymawszy poznanie prawdy, nie zostaje już ofiara za grzechy, ale niejakie straszliwe oczekiwanie sądu i żar ognia gotowego pożreć przeciwników. Kto odrzuca zakon Mojżesza, ten bez miłosierdzia za świadectwem dwóch albo trzech umiera, o ile sroższego karania mnie macie. Godzin jest ten, kto Syna Bożego podeptał i krew przymierza, przez którą był poświęcony, miał za pospolitą i ducha łaski zelżył. I te wersety mówią bardzo, bardzo wyraźnie o pewnej zgubie tych, którzy trwają w praktyce grzechu lub otwartej apostazji, bez względu na to, kim ci ludzie są. Pozytywnie jednak nauka o wiecznym bezpieczeństwie oznacza, że Bóg zabezpiecza ostateczne zbawienie wszystkich prawdziwie wierzących i poprzez to właśnie zabezpieczenie powstrzymuje nas od praktykowania grzechu lub apostazji i zachęca nas do działania na rzecz Królestwa Bożego, bo grzech lub apostazja doprowadziłyby nas do zguby. A kiedy mówimy, że Bóg zabezpiecza nasze zbawienie, mamy na myśli, że zabezpiecza On zarówno obecne zbawienie, jak i przyszłe, że zabezpiecza On nasze ciągłe zbawienie, jak i ostateczne, a także zabezpiecza środki, jak i cel. Jak w przypadku wielu innych biblijnych prawd, istnieją dwie różne strony prawdy o wiecznym bezpieczeństwie. Po pierwsze, po stronie Boga, On zachowuje wierzącego. Po drugie, po naszej stronie musimy wytrwać. Te dwie rzeczy zawsze idą w parze, a zaniedbanie którejkolwiek z nich wpędzi nas w kłopoty. Ale nigdy nie wolno nam zapominać, że nasza wytrwałość jest wynikiem Bożego zachowania. Wytrwamy, ponieważ Bóg nas zachowuje. Starajcie się o własne zbawienie, albowiem to Bóg sprawuje w was chcenie i wykonanie według upodobania swego. To czytamy m.in. Filipian, 2 rozdział, 12 werset. Filipian 2:12. Przetoż, umiłowani moi, jakeście zawsze posłuszni byli nie tylko przytomności mojej, ale teraz daleko więcej w nieobecności mojej, z bojaźnią i zadrżeniem sprawujcie zbawienie swoje. Albowiem Bóg sprawuje w was i chęć, i wykonanie według upodobania. I także jeżeli to porównamy z 1 Jana 3:9, to zobaczymy. 1 Jana 3:9. Wszelki, który się narodził z Boga, grzechu nie czyni, dlatego że nasienie jego w nim przebywa i nie może grzeszyć, gdyż z Boga jest narodzony. I tutaj Judy 21 i 24. Judy 21. Siebie samych w miłości Bożej zachowajcie, oczekując miłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa ku życiu wiecznemu.
a temu, który was może zachować od upadku i stawić przed obliczem chwały swojej bez nagany, z weselem. I 2 Tymoteusza 2,19. A wszakże niewzruszonym stoi fundament Boży, mając tę pieczęć. Zna Pan tych, którzy są Jego i niech odstąpi od niesprawiedliwości wszelki, który wymawia imię Chrystusa. Wyraźnie jest powiedziane, że widzimy tutaj, że jest związek tych dwóch stron prawdy i należy się tego trzymać. Że niewierzący są ostrzegani, że nie będą mieli udziału w tym królestwie. To widać też w pierwszym liście do Koryntian, 6 rozdział, 9 i 10 werset. Alboż nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie mylcie się. Ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani zniewieściali, ani mężołożnicy, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani potwarcy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. I Galacjan, 5 rozdział, 21 werset. Galacjan, 5 rozdział, 21 werset. Nienawiść, zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne, o których zapowiadam wam, jakom i przedtem zapowiadał, że którzy czynią te rzeczy, Królestwa Bożego nie odziedziczą. I Efezjan 5,5. Bo to wiedząc, że żaden wszetecznik albo nieczysty, albo chciwiec, który jest bałwochwalcą, nie ma dziedzictwa w Królestwie Chrystusowym i Bożym. To jest właśnie bardzo ważne, żeby to rozumieć. Te fragmenty odnoszą się do niewierzących i odnoszą się do tych ludzi, którzy nie będą zbawieni. I to jest bardzo ważna obietnica. Temu, kto zwycięży, dam jeść z drzewa życia, które jest pośrodku raju Bożego. Obietnica, o której tu jest mowa, dla zwycięzców, nie jest poselstwem do specjalnej grupy chrześcijan wyróżniających się duchowością i mocą, w przeciwieństwie do prawdziwych chrześcijan, którym brak tych cech. Jest to ogólny opis tego, co jest normalne, czego należy się spodziewać wśród tych, którzy są prawdziwymi naśladowcami Pana Jezusa Chrystusa. Apostoł Jan w swoim pierwszym liście przecież pyta, któż jest ten, który zwycięża świat? I to mówi 1 Jana, 5 rozdział i 5 werset. Któż jest, co zwycięża świat, jeżeli nie ten, który wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? I tutaj też jest zawarta w tym odpowiedź. Ten, który wierzy, że Jezus jest Synem Bożym. To jest bardzo ważne. I to jest bardzo kluczowe, żeby rozumieć, że Jakub naucza, że sama wiara zbawia, ale wiara, która zbawia, nie jest nigdy sama. Zawsze towarzyszą jej uczynki życia. Człowiek może usłyszeć prawdę i nawet powiedzieć, że wierzy, ale jeśli owoce żywej wiary nie są widoczne w jego życiu, nie jest wcale zbawiony. Jeżeli ktoś mówi, że ma wiarę, ale jego życie nie odpowiada temu, co wyznaje, czy wiara, którą on mówi, że ma, może go zbawić? W żadnym wypadku. Odpowiedź brzmi stanowczo nie. Wiara, która nie przynosi życia, nie może nikogo zbawić. Nie ma żadnego zysku w tym, że człowiek twierdzi, że posiada coś, czego w rzeczywistości nie posiada. Prawdziwa wiara z konieczności przynosi owoce zgodne z jej rodzajem.
Dzieło wiary u prawdziwego wierzącego będzie wskazane i udowodnione przez uczynki życia. Jakub podkreśla, że żywa wiara uwierzytelnia się w uczynkach. Nie ma żadnego antagonizmu pomiędzy wiarą a uczynkami. Nie są to dwie całkowicie odrębne koncepcje, ale raczej dwa nierozłączne elementy zbawienia. Jakub żąda, aby człowiek, który już twierdzi, że jest w dobrej relacji z Bogiem, przez wiarę wykazał przez życie, w uczynkach życia, że stał się nowym stworzeniem w Chrystusie. W tym właśnie fragmencie Jakuba, który dzisiaj czytaliśmy, Jakub drugi rozdział, Jakub nalega, aby prawdziwa wiara dowiodła swojej wartości przez produkcję uczynków życia. Zbawcza wiara przejawia się w produkcji uczynków życia. Chrześcijańska wiara musi przejawiać swoje istnienie w aktywnym posłuszeństwie Słowu Bożemu. I to jest kluczowa rzecz, że głównym punktem Jakuba jest to, że prawdziwa wiara wyrazi się w czynieniu uczynków życia. Jakub rozróżnia między prawdziwą lub żywą wiarą, a martwą wiarą. Ta pierwsza, prawdziwa wiara albo żywa wiara, jest posiadana, a ta druga jest tylko wyznawana. Jaki jest pożytek lub korzyść z mówienia, że mam wiarę, jeśli nie ma odpowiednich zewnętrznych dowodów tej rzekomej wiary? Wymyślona, wyimaginowana osoba twierdzi, że jest wierząca i może nawet myśleć, że nią jest, ale nie daje na to żadnych dowodów w swoim życiu. Prawdziwa wewnętrzna wiara nosi zewnętrzną ozdobę w postaci uczynków życia przyjemnych Bogu, uczynków podejmowanych nie po to, by stać się chrześcijaninem, ale dlatego, że jest się chrześcijaninem. Prawdziwa wiara skutkuje posłuszeństwem i uczynkami życia. Uczynki życia są koniecznym produktem prawdziwej wiary i to jest dzisiaj ten temat, którym się zajmowaliśmy. Bóg zachowa swoich, część 60. Wieczne bezpieczeństwo oparte jest na tym, że jest 5 niemożliwych rzeczy, które musiałyby się wydarzyć, aby zbawiona dusza mogła stracić zbawienie. I te 5 rzeczy jest niemożliwe, żeby się wydarzyły. Nie jest możliwe, żeby ktoś wyrwał chrześcijanina z ręki samego Boga. Nie jest możliwe, żeby ktoś złamał pieczęć własności, która uczyniła nabytą nas przez Boga własnością. Nie jest możliwe, żeby ktoś wypędził wierzącego, zamieszkującego go Ducha Bożego. Nie jest możliwe, żeby ktoś oddzielił chrześcijanina od miłości Chrystusa. Nie jest możliwe, żeby ktoś wymazał imię wierzącego z Księgi Życia Baranka. Dziękuję Państwu za uwagę. Niech Was Bóg błogosławi. Z Bogiem. Jeśli ktoś ma życzenie otrzymać Biblię, proszę na numer 739089088 wysłać SMS-a. Chętnie wyślę, jeśli będę miał taką możliwość. Na chwilę obecną, gdy nagrywam ten odcinek, taka możliwość jest. Zawsze te rzeczy, które ode mnie są wysyłane, są bezpłatne dla odbiorcy i ja nie jestem sklepem, po prostu jeśli mam, to się dzielę. Z Bogiem.